Dzień dobry, witam serdecznie szanownych Państwa na dzisiejszym koncercie. W imieniu prezydenta miasta Gdańska, pani Aleksandry Dulkiewicz oraz dyrektora kapeli Gaudensis, pana Marka Więcławka. Gościmy w miejscu dobrze znanym gdańskim melomanom. Ten pomennonicki kościół na Biskupiej Górce stał się bowiem od maja 2020 roku nową salą koncertową zespołu. Sala została przekazana kapeli z okazji 50-lecia jej istnienia. Kapella Gaudensis to reprezentacyjny zespół miasta Gdańska, powstały w roku 81 dzięki inicjatywie Aliny Kowalskiej-Pińczak. Założeniem była kontynuacja działającej od XVI wieku kapeli Rady Miejskiej w Gdańsku. Po raz pierwszy w historii na jego czele stanęła kobieta jako 17 kapelmistrz. Od roku 92 zespół stał się samorządową instytucją kultury miasta Gdańska. Uświetniał uroczystości związane z wizytą ważnych osobistości, jak papież Jan Paweł II, Margaret Thatcher, książę Karol, książę William i księżna Kate. Zespół wystąpił w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Azji. Prezentował się na znaczących festiwalach muzycznych w Polsce i na świecie. Dokonuje licznych nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych, a przez ostatnie 50 lat swojej działalności zespół nawiązał współpracę z wieloma wybitnymi muzykami praktycznie z całego świata. Dziś, szanowni Państwo, mam wielką przyjemność zaprezentowania Państwu niezwykłego świata muzycznej magii. Arcytrudnej, pełnej skrajnych emocji sztuki wokalnej i fortepianowej wirtuozerii. Dzisiejszy koncert z cyklu Młode talenty u Mennonitów zatytułowałbym w zasadzie jako Młode talenty Gdańskiej Szkoły Wokalnej, ponieważ na sukces młodych ludzi pracuje wielu znakomitych pedagogów i wybitnych muzyków, przekazujących wiedzę i doświadczenie młodym pokoleniom. Tutaj widzę na sali naszą znakomitą panią profesor Witosławę Frankowską, która jest z nami, pracuje na wydziale wiele lat. Witamy serdecznie. Pani profesor, dziękuję za przybycie. A zatem, nawiązując do tytułu koncertu, myślę, że należy wspomnieć, że Gdańska Szkoła Wokalna jest rozpoznawalną marką w środowisku muzycznym naszego kraju. Wiąże się z tradycjami wielu ośrodków kulturalnych w naszym mieście, również z działalnością kapeli Gaudensis, która promuje młodych muzyków. Ale tu chodzi głównie o tradycję Wydziału Wokalnego naszej Akademii w Gdańsku. Chciałbym przypomnieć tylko, że Wydział nasz powstał zaraz po II wojnie światowej. Początkowo Akademia mieściła się w Sopocie, później została przeniesiona do Gdańska. Na przestrzeni ponad 70 lat swojego istnienia Wydział cieszył się dużym autorytetem w Polsce ze względu na swoją długoletnią historię, wykształconych wielu wybitnych absolwentów i cenioną kadrę pedagogiczną. A dziś chcę przedstawić Państwu dwóch utalentowanych studentów z mojej klasy śpiewu solowego Akademii Muzycznej w Gdańsku. Muszę przyznać, że to wieczór dla mnie dość sentymentalny, bowiem 30 lat temu, także jako student Gdańskiej Akademii, rozpoczynałem swoją karierę wokalną właśnie w kapeli pod kierunkiem profesor Aliny Kowalskiej-Pińczak. Czas niestety szybko mija i dziś przed Państwem najmłodsze pokolenie naszych wokalistów. Jako pierwszy wystąpi przed Państwem student czwartego roku w mojej klasie Wojciech Bałchanowski. Wojciech Bałchanowski śpiewa barytonem, urodził się w Kielcach, tam uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej, a już na pierwszym roku studiów w Gdańskiej Akademii wziął udział w studenckiej premierze opery Henrygo Persla, Dydona i Eneasz.
śpiewał partię Eneasza. Brał udział również w studenckiej prapremierze operetki Karla Zellera Ptasznik z Tyrolu. Wystąpił w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w operze dla dzieci Piotra Staniszewskiego Królewna Śnieżka. Brał czynny udział w koncertach w kraju i za granicą, między innymi w Koszycach na Słowacji. Wystąpi przed Państwem także Bartosz Wasiluk, student trzeciego roku w mojej klasie. Bartosz Wasiluk jest śpiewakiem dwurejestrowym, a to absolutna rzadkość wśród wokalistów. Dysponuje rejestrem barytonowym i kontratenorowym, co oczywiście będziecie mieli Państwo okazję usłyszeć. Bartosz Wasiluk bierze aktywny udział w projektach uczelnianych, wykonując głównie solowe partie oratoryjno-kantatowe. Śpiewa także w zespole Vox Intensa, w którym realizuje swoje pasje związane z muzyką renesansu. Bartosz Wasiluk ma za sobą pierwsze solowe występy. W 2019 roku jako solista wystąpił na koncercie inauguracyjnym Giżycko Barok Festival wraz z zespołem muzyki dawnej Chamber Music Ensemble. Kilka miesięcy później debiutował na estradzie Filharmonii imienia Henryka Wieniawskiego w Lublinie. Wykonał partię altową w oratorium bożonarodzeniowym Kamila Saint-Saensa. Zimą 2021 roku wystąpił na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie wraz z zespołem Warszawskiej Opery Kameralnej pod dyrekcją maestro Marco Balderiego wykonał partię San Giuseppe z kantaty na Boże Narodzenie Alessandro Stradelli. Swoją przyszłość wiąże ze śpiewem kontratenorowym, ale chętnie wykonuje też repertuar barytonowy. Ponieważ głos kontratenorowy jest coraz bardziej popularny w Polsce, warto przypomnieć, że głos ten jest uwarunkowany historycznie, a jego tradycja sięga czasów średniowiecza. Za sprawą muzycznego nurtu autentyzmu, odrodzonego w ubiegłym stuleciu, możemy podziwiać kunszt kompozytorski twórców nieprzebranych pokładów literatury wokalnej dawnych epok, ale też czasów współczesnych, ponieważ na ten rodzaj głosu obecnie powstaje coraz więcej kompozycji. Dziś wystąpi także przed Państwem znakomita pianistka, wieloletni korepetytor Opery Bałtyckiej i pedagog Gdańskiej Akademii Muzycznej Liana Krasyun-Korunna. Dziś będzie towarzyszyć młodym wokalistom na instrumencie. Pani Korunna, ukraińska pianistka, ukończyła z wyróżnieniem Lwowską Akademię Muzyczną w klasie fortepianu profesor Oksany Rapity. Studia uzupełniała we Wrocławskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem profesor Olgi Rusiny. Pani Korunna bierze aktywny udział w licznych koncertach solistycznych, kameralnych i symfonicznych w Polsce i Europie oraz współpracuje z wieloma wybitnymi dyrygentami. Przechodzimy do programu dzisiejszego koncertu. Jako pierwszy wystąpi Wojciech Bałchanowski. Zaśpiewa arię Cold Geniusa z trzeciego aktu opery Król Artur Henry'ego Purcella, angielskiego kompozytora, wybitnego przedstawiciela muzyki barokowej. W arii bohater prosi siły nadprzyrodzone, aby pozwoliły mu zamarznąć na zawsze i zamrozić swe żądze. From
Następnie Bartosz Wasiluk zaśpiewa Stille Amare, arię Tolomeo z trzeciego aktu opery Król Egiptu, Georgia Friedricha Händla. Tolomeo, aby uniknąć poniżającego małżeństwa, połyka truciznę i umiera. Aria kończy się w momencie śmierci bohatera.
Punkt trzeci programu. Joseph Haydn, austriacki kompozytor epoki klasycyzmu, najstarszy z tak zwanej Wielkiej Trójki, czyli z tak zwanych trzech klasyków wiedeńskich. Usłyszymy arię oratoryjną Pro Peccatis Sui Gentis ze słynnego Stabat Mater. Wykona ją Wojciech Bałchanowski. Flagellis, 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 subditum.
peccati sue gentis, pro peccatis sue gentis, pro peccatis sue gentis. Vidit Iesum in tormentis, in tormentis, in tormentis, tormentis. Et flagellis, flagellis subditum, et flagellis, et flagellis, flagellis subditum, et flagellis, flagellis subditum. Następnie Wolfgang Amadeusz Mozart, określany jako największy z największych, najbardziej popularny austriacki kompozytor epoki klasycyzmu. Wojciech Bałchanowski wykona Non più andrai, arię Figara z pierwszego aktu opery Wesele Figara. Tytułowy bohater pociesza przygnębionego cherubina, roztacza przed nim wizję chwalebnej służby wojskowej. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel capello leggero galante, quella al chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco dolor, quel vermiglio d'onesco dolor. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella al chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, gran mustachi stretto sacco, scopi in spalla, sciabia a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagna, per valloni, con le nevi e solioni, a concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le pale tutti tioni, alle ricchio fan fischiar. Non piovrai quei pennacchini, non piovrai quel cappello, non piovrai quella al chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle turbando il riposo, narcisetto adoncino d'amor. Cherubino la vittoria, alla gloria militar, cherubino la vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar.
punkcie piątym naszego programu znów austriacki kompozytor, prekursor epoki romantyzmu, znakomity Franz Schubert. Bartosz Wasiluk wykona dla Państwa słynną pieśń Der Tod und das Mädchen. Umierająca dziewczyna jest uwodzona przez śmierć. Bartosz Wasiluk ciekawie ilustruje postaci, przechodzi z rejestru altowego w rejestr barytonowy. I tak, proszę Państwa, prezentuje się pierwsza część naszego koncertu. Przed Państwem Wojciech Bałchanowski, Bartosz Wasiluk i Liana Krasyun-Korun.
I tak, proszę Państwa, zbliżamy się do finału naszego koncertu. Przed nami jeszcze angielskie trio kompozytorskie przełomu XIX i XX wieku. Roger Quilter, Peter Warlock, Vaughan Williams zajmowali się różnymi gatunkami muzycznymi, ale największą popularność przyniosła im twórczość pieśniarska. W wykonaniu Bartosza Wasiluka usłyszymy trzy mało znane kompozycje o treściach miłosnych. Tytuły pieśni w polskim tłumaczeniu brzmią To był kochanek i jego dziewczyna, Gillian i Berry i Wędrowiec. A blow for soon or late, let what will be o'er me
give the face of earth around, and the road before me. Wealth I seek, not hope, nor love, nor a friend to know me. All I seek, the heaven above, and the road below me. All at autumn fall on me, where a field I linger, silencing the burdened tree, biting the blue finger. Why does mild a frosty field warm the fires like heaven? Not to autumn will I yield, not to winter even. The blow for soon or late, let what will be o'er me. Give the face of earth around, and the road before me. Wealth I seek, not hope, nor love, nor a friend to know me. All I ask, the heaven above, and the road below me. I koncert zamknął dwie pieśni Antoniego Dworzaka. Rozbrzmiewa pieśń psalmów miłości oraz Kiedy moja stara matka uczyła mnie śpiewać. Pieśni pochodzą z uroczego cyklu cygańskich melodii czeskiego kompozytora, dyrygenta i pedagoga, czołowego przedstawiciela muzyki narodowej. Wykona je Wojciech Bałchanowski z towarzyszeniem instrumentalnym Liany Krasyłun-Korunnej. A ja już żegnam się z Państwem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne koncerty organizowane w nowej sali koncertowej kapeli Gaudensis. A szczególnie serdecznie zapraszam na koncert 12 lipca o godzinie 18. Tym razem to ja wystąpię przed Państwem w roli wokalisty, kontratenora i wraz ze mną wystąpi pianistka młodego pokolenia, pani Aleksandra Dąbrowska. Zabierzemy Państwa w podróż muzyczną od renesansu aż po współczesność. A tymczasem przed nami Bartosz Wasiluk, Wojciech Bałchanowski i Liana Krasyłun-Korunna. Dziękuję Państwu.
Stop.